Pycha. Zuchu, zobacz! Ktoś zeżarł moje słodycze! Jak to? Są jacyś podejrzani? Nie, ale muszę złapać tego kradzieja! Okej, ale jak skupisz się na śledztwie, reszta będzie łatwym łupem. Masz rację. Zróbmy tekturową skrzynię na skarby. Z ogromną kłódką, żeby nikt ich nie znalazł. Świetny pomysł. Bierzmy się do pracy. Cześć. Dzisiaj robimy piracką skrzynię dla Sama. Gdzie on jest? Cześć wszystkim. Pociąłem tekturę w paski, jak prosiłaś, i nawet pomalowałem je. Super! Nasza skrzynia będzie świetnie wyglądać. Najważniejsze to nie spieszyć się i uważać, żeby nie sparzyć się gorącym klejem. Zróbmy ją jak najszybciej! Muszę dorwać tego złodziejaszka! Spokojnie, będziesz miał na to mnóstwo czasu. Tak właśnie zniknęły moje słodycze, bo ich nie upilnowałem. W każdym razie, co dalej? Wcześniej znikały w twoim brzuszku, ale mnie rozśmieszyłeś. A, możesz przykleić pozostałe ścianki skrzyni w ten sposób. Lubić słodycze? To nie grzech. Co innego okradanie z nich biednego szlamika. Dobra, idę. Już? Ja też zrobiłam. Tak, nie zapominaj, że jestem najszybszym szlamikiem na świecie. Pamiętam, jesteś najszybszym pożeraczem słodyczy. Dobra, sklejamy te części i robimy z nich boczne ścianki. Będzie wyglądać jak drewniana. Ale zrobiona z tektury. Tekturę robi się z drewna, czyli drewniana. Zgadza się. Ja też chcę. Co ty na to, Su? Proszę bardzo, tylko nie przyklej się do tektury. Za kogo ty mnie masz? Zrobione! Świetnie! A ja przykleję te części. Proszę! Patrz sam, zrobiłam górną część. Podoba się? Przyniosłem części do zamykania. Dzięki. Przyklejmy je. Najwyższa pora. Tylko bez pośpiechu. Nie chcemy tego popsuć. Okej, ale możemy trochę szybciej? No dobrze. Proszę bardzo. Dobra, wieko zrobione. Możemy przejść do ogromnej kłódki? A może wcześniej ozdobimy skrzynię? Nie, kłódka jest teraz najważniejsza. O, zaprojektowałeś własną? Wygląda super. Czy naprawdę musimy zrobić tak skomplikowaną kłódkę? Tak, przyniosę więcej. No dobrze, zacznę ją składać. Wielkie dzięki, że pomagasz mi w chowaniu słodyczy. Nie ma sprawy. Chyba skończone. Co dalej? Wywiercamy otwory! Widzę, że jesteś przygotowany. Więcej detali! Jak mistrz kłódek. Zawsze o takiej marzyłem. Tylko ostrożnie z wiertłem. Ta kłódka jest naprawdę niezła. Sam porządnie się przygotował. Niezła, nie? Tak, nawet trochę ci zazdroszczę. Jak będzie działać? Z tych patyczków i sprężynki zrobimy mechanizm zamykający naszą kłódkę. Może to sobie odpuścimy? Że co? Nie. Musimy to dokończyć. To trochę skomplikowane. Nie wydaje mi się, żeby złodziej wrócił na miejsce zbrodni. Ty chyba nie kumasz. Jeśli go nie złapię, to na pewno wróci po moje słodycze. A, no okej. Teraz musimy nałożyć obudowę kłódki na te małe kółeczki. Czemu ja w ogóle zaproponowałam robienie tej skrzyni i kłódki? Nie sądziłam, że będzie z tym tyle roboty. Mówiłaś coś, Su? Nie, nuciłam sobie piosenkę pod nosem, żeby się nie nudzić. Uwielbiam piosenki. To moja ulubiona. Sam, najlepszy szlamik na świecie. Sam, nigdy w to nie wątpiłam.
pewnie jest wesoła. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione piosenki. Nie sądzę, żeby twój repertuar pasował do gustów naszych widzów. Zobaczymy. Patrz, zrobiłem przelotki na kłódkę. O, w samą porę. Ej, a kluczyk? Proszę bardzo, i drugi. A po co nam dwa klucze? Będzie zapasowy, jeśli pierwszy się zgubi. Położę go w dobrze widocznym miejscu. Ja mogę go wziąć. Na pewno się nie zgubi. Dobra, jest twój. Ostatnie poprawki. Zrobiłam otwory. Klucze gotowe. Ozdóbmy teraz naszą skrzynię skarbów. Świetna ta kłódka. Myślę, że powinniśmy ozdobić skrzynię elementami morskimi. Tak, czachy, statki, ośmiornice. Aż mi się przypomina poprzednia skrzynia, którą zrobiliśmy. Pamiętasz? Tak, to była piękna szkatułka Davy'ego Jonesa. Na skrzyni musi być... bandera piratów. Zgadzam się. Czekoladowe monety są złote. Ich miejsce jest w tej skrzyni. Piracki statek będzie świetnie pasował. Tu mamy srebrny kadłub. Przyklejmy go do ścianki naszej skrzyni. Idealnie! Co to za statek bez żagli? Musimy to zmienić! Na pokład! Żagle na maszt! Świetny pomysł! Te żagle robią wrażenie! Przecież wiem! Moja skrzynia musi być porządna! Jesteśmy złodziejami słodyczy! Znajdziemy każdą skrzynię! Bardzo śmieszne! Widzowie, może wy widzieliście złodzieja? Piszcie w komentarzach! Nie zostawił po sobie żadnych śladów? Ani jednego! Nawet czekoladowe monety zniknęły! Zapomniałbym! Jeśli podoba wam się ten filmik, klikajcie kciuka i dzwonek! Krzyczysz na mnie za śmiecenie, a sama bałaganisz? I to tekturą! To nie śmieci! Z tych części zrobimy łańcuchy do twojej skrzyni. Musimy posklejać każde ogniwo z osobna. O tak! Nie chciałbyś mi pomóc sam? Kleimy łańcuch? Pewnie! Proponuję wyścig. Zobaczmy, kto pierwszy go zrobi. Zrobię go w kilka sekund. Myślę, że sobie odpuści. Jak uważacie? O! Nawet się nie spociłem. Chyba wygrałeś. Jestem mały, więc szybciej się ruszam. Z kolei ty jesteś taka duża. Sami? Sugerujesz, że jestem... Nie, nie, chodzi mi o to, że trudniej ci się ruszać z takimi rozmiarami. Wystarczy, pogrążasz się. Zobacz, co potrafię. Nieźle, co? O, ja też chcę. Abrakadabra! Otwórz skrzynię. Dobra. I co? Fajne, nie? Świetne! Włóżmy do skrzyni trochę złota. Wasz nowy domek, moje skarby! Okej, możemy zamykać. Teraz monety są bezpieczne. Ten złodziej ich nie znajdzie.
wszystkie monety są moje. Ha, wiedziałem! Złapałem cię, złodzieju! Ups, to nie tak jak myślisz. Przyłapałem cię na gorącym uczynku. Ja, tylko je liczyłam. Uważaj, bo ci uwierzę. Choć rozumiem, że moje monety są bardzo kuszące. Ale dobra, pożegnajmy się z widzami i zjedzmy słodycze. Kura, dzięki Sami. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie kciuka. Nie zapomnijcie o dzwonku powiadomień. Na razie!